Tutaj było już badanie długofalowe, pokazujące konsumpcję telewizji w wieku 5 lat, w godzinach, i potem zmierzono 30 lat później, jak wyglądało ich, ich edukacja. Te, które oglądały mniej niż, jeden, niż jedną godzinę dziennie. Doszło w dużej mierze do wykształcenia wyższego, a te, które oglądały więcej niż 3 godziny dziennie, powyżej 20% nie osiągnęły żadnego wykształcenia, a około 10% doszło do wykształcenia wyższego, a to tylko 3 godziny dziennie telewizji u pięciolatków, a teraz mamy 5-6 godzin mediów związanych z ekranem. I w, teraz w Niemczech dzieci ośmioletnie dostają już smartfony. 10-12 godzin dziennie spędzają przed ekranem. To nie może być dobre dla do naszego wykształcenia i nie jest dobre.